Nie wiem, co tu się ma odpierdzielać. Ale jak coś ma się zdarzyć, to niech się już odwala z grubej rury. To notatka od Alphys. Przeczytać? No, nie mamy wyboru. Ciężko przeczytać przez jej pismo, ale starasz się bardzo mocno. Hej! Dzięki za twoją pomoc tam z powrotem. Wasze wsparcie naprawdę wiele dla mnie znaczy, ale to jest bardzo ciężkie dla mnie. Nie potraficie sprawić, żeby moje problemy same sobie tak po prostu odeszły. Chcę być lepszą osobą. Nie chcę się nikogo bać już. Chcę być w stanie stanąć twarzą w twarz z moimi własnymi błędami. I zamierzam to zrobić od teraz. Chcę być czysta. To nie jest niczyj problem, tylko mój. Ale jeżeli nigdy już mnie nie usłyszysz, jeżeli chcesz znać prawdę, wejdź w drzwi na północ od tej notatki. Wszyscy zasługujecie, żeby wiedzieć, co zrobiłam. Czy ja chcę to wiedzieć? Winda traci zasilanie. Okej. Będzie zabawnie, coś czuję. Będzie mega zabawnie. Na tym etapie często patrz na czat, bo to będzie dość trudne. Ciężko będzie ogarnąć, co jest z żartem, a co nie. So... spróbuję ogarnąć samemu. Wpis numer jeden. To jest to. Czas zrobić na to, o co król mnie prosił. Stworzę moc, aby uwolnić nas wszystkich. I wyzwolę... moc dusz? Duszy? Jednej duszy tam było. Wpis numer dwa. Bariera jest zablokowana przez... siłę duszy. Niestety ta siła nie może być zrekreowana. Dusza może być zaczerpniona tylko z tego, co kiedyś żyło. Więc żeby wytworzyć więcej, we will have to use what we have now. Żeby wytworzyć więcej, będziemy potrzebowali więcej tego, co mamy teraz. Dusz potworów. Wpis numer 3. Ekstraktowanie duszy potwora, z żywego potwora, wymagałoby niezwykle ogromnej mocy. Poza tym, że jest to niepraktyczne, zrobienie tego od razu zniszczyłoby nosiciela duszy. I duszę ludzi? Dusze większości potworów znikają od razu po śmierci. Jeżeli tylko byłabym w stanie sprawić, aby dusza potwora przetrwała dłużej. Wpis numer 5. Udało mi się. Używając blueprintów wyciągnęłam to z ludzkich dusz. To prawdopodobnie jest to, co daje im duszom przetrwanie po śmierci. Wola przetrwania i zmian losu. Nazwijmy tę moc determinacją. Ja się chyba powoli domyślam, co tu jest grane. Czyżby eksperymentowanie na kwiatkach? Just saying.
wpis numer 6. Asgore zapytał wszystkich. Ask everyone outside the city for monsters. Aha. Pytał wszystkich poza miastem o potwory, które spadły. Ich ciała przyszły dzisiaj. They're still comatose, czyli dalej są w śpiączce? Czy... Potrzebuję na tym etapie translatora, bo nie jestem pewien. Tak, są w stanie śpiączkowym. Niebawem wszystkie zamienią się w proch. Ale ciekawe, co stanie się, jeżeli wstrzykniemy im determinację. Jeżeli ich dusze przetrwają po tym, jak zginą, wtedy... A wolność może być bliżej niż sądziliśmy. Wstrzykną w to w złego chwasta, ja to wiem. Wpis numer 9, zaraz co? 9! To był 6, potrzebuję 7 i 8. To nie idzie za dobrze, żadne z ciał nie zamieniło się w proch, więc nie mogę zdobyć dusz. Powiedziałam rodzinom, że oddam im proch na pogrzeby. I zaczynają mnie pytać, co się dzieje, co teraz zrobić. Stół operacyjny jest klejący. Nie wiem, co mi to da. To nawet nie ma nazw. Jak uroczo. Sprawdźmy, co to potrafi. No data available. Ha! Super! But nobody came. Nikogo nie wołałem. Statystyki, sell item. Sell! Gdzie mój swój telefon? Słyszysz włosy przez odbiornik. Włosy, głosy! Come join the fun. Dołącz się do zabawy. But nobody came. Memory head. Głowa pamięci? Refuse? Seems like he doesn't care anymore. Czerwony klucz leżał w zlewie. Ta gra dramatycznie zmieniła klimat. Z sekundy na sekundę. Notatka leży na podłodze. Train dropped it. Czerwony klucz pasuje swoje miejsce. Przełącznik został przekręcony. O! Rozumiem, muszę tego więcej mieć. Power room. Dobra. W sumie mogę zobaczyć, co to jest. Potato chips, info. Nic nadzwyczajnego. Entry number 12, wpis numer 12. Nic się nie dzieje, nie wiem, co robić. Będę to wstrzykiwać wszystkim. Tę determinację. Chcę, żeby to zadziałało. Krzykniesz to w złego chwasta, jeśli to mówię.
Jedno z ciał otworzyło swoje oczy. Pusta miska na żarcie, psia. To jest pościelone. No! Wszyscy, którzy spadli na dół, obudzili się. Wszyscy chodzą i rozmawiają, jakby nic nie było z nimi nie tak. Myślałem, że już po nich. Wpis numer 15. Wygląda, jakby te badania sięgnęły ślepego zaułka. Ale w sumie mamy z tego happy ending. Odesłałem duszę z powrotem do Asgora. Zwróciłem naczynie do jego ogrodu. Zebrałem rodziny wszystkich i powiedziałem im, że wszyscy żyją. Wszystkich odeślę jutro. Coś pewnie nie wyszło. Wpis numer 16. Nie. Ha! Skąd ja wiedziałem, że to nie wyjdzie? Okej, to wszystko co mi mówi. Dobra. Ale tu coś pierdolnie. Wziąłem zielony klucz i przypiąłem sobie go do reszty kluczy. Hej! Smells like sweet lemons. O nie, tylko nie cytryny. Cry, unhug, scream, hum, flex, what? Call! Zawołałeś po pomoc, ale nikt nie przyszedł. Welcome to my special hell. Okej. Okay. Lemon bread. Cry! Może to coś spróbuję. But nobody came. No sentaj ze mną. Not really. Man! Unhug. Ham, cokolwiek. Nucisz znajomą nutkę. Wszyscy tak mówią. Scream? Chyba tego próbowałem już, prawda? Oh shitty, titty, kurwen, machen. Unhug, ham, flex, tego nie próbowałem. Napinasz swoją rękę, lemon bread sobie coś przypomina. Już przedtem to czułem. Czy to może być pożegnanie? Fucking fuck, man! Determination Extraction Machine. Status nieaktywna. Maszyna do ekstrakcji determinacji.
Zielony klucz pasuje. Okej. Coś po drodze tutaj spotkam. Tu mogą być jakieś inne ukryte pomieszczenia. It's too dark to see near walls. There's something here, it feels like a tree. Coś na kształt człowieka. Creepy. Brrr. Nie mam więcej kluczy. Kreskówki. Wpis numer 4. Szukałem informacji na temat ludzi, żeby zobaczyć, czy cokolwiek dowiem się na temat ich dusz. Znalazłem tylko te taśmy w okolicach zamku. Chyba Asgore ich nie oglądał. Chyba nie powinien. Po kolei. Poznaję ten głos. Tamten poprzedni głos, nie ten. Po co ci ta kamera? Czy to nie jest głos Asgore'a? Chciałem nagrać twoją reakcję. To na pewno jest Toriel. Cory, najdroższy, gdzie jest moje warzywo? Marchewki, prawda? Nie. Moje ulubione warzywo to... Edamame? Rozumiesz? Wracaj do łóżka, skarbie. Nie, jeszcze nie. Gdybym była psem, jaką rasą psa bym była? Nie wiem, skarbie. Jakim rodzajem psa byś była? Momrajranian. Ho, 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 ho. Żarty za pana od Sansa. Jesteś bardzo podekscytowana myślą, że będziemy mieli dziecko. Wiesz, jeśli wciąż będziesz robić takie żarty, pewnego dnia mogłabyś być sławną... Comedian. Yeah, I get it. Cóż, idę do łóżka, hej. Come on, Tori. To było dość śmieszne. Wiem, droczę się z tobą. Dobrej nocy. Prawdopodobnie jest za ciemno, żeby to wideo wyszło. Wygodne, Tobi. Bardzo wygodne. What? Okej, Eleven, czy jesteś gotowy? Zrób swoją creepy twarz. O nie, miałem zaślepkę. Co, nie zrobisz tego jeszcze raz? Nie. Nie, przestań sobie robić ze mnie sztuczki. Co ja mam z tym wspólnego? Co? Uśmiechnij się do kamery. Tym razem cię mam. Zostawiłem zaślepkę specjalnie. Teraz śmiejesz się bez powodu. O tak, pamiętam. Tak, staraliśmy się zrobić butterscotch pie dla taty. Przepis chciał, abyśmy wzięli kubki masła.
kubki, nie kubki. Buttercups, okej, okay, rozumiem chyba o co chodzi. Those flowers got him really sick. I felt so bad, we made him really upset. Czyli, że co? Że jakieś kwiatki te, które oni dodali, zrodziły... Chwila. Chwila, chowam czat, bo jak patrzę, co piszecie, kontekad, to mnie zaczyna triggerować. Powinienem się z tego zaśmiać, tak samo jak ty. Tak czy inaczej... Gdzie z tym idziesz? Wyłącz kamerę, okej? Okay? Nie podoba mi się ten pomysł, Eleven. Co? Nie, ja nie... Duże dzieci nie płaczą. Tak, masz rację. Nigdy bym w ciebie nie wątpił, Eleven. Nigdy. Będziemy silni. I wszystkich uwolnimy. Muszę sobie zmienić baterię w sławkach, bo najwyraźniej cały dzień siedzenia na niej to już ją dobił. Nie sądzę, że ten stream tak długo potrwa. Okej. Okay. Dobra, pójdę zabrać kwiatki. Oni coś z tymi kwiatkami zodpierdolą. Eleven, słyszysz mnie? Chcemy, żebyś się obudził. Musisz pozostać zdeterminowany. Nie możesz się poddać. Jesteś przyszłością ludzi i potworów. Proszę, obudź się. Ten plan mi się już nie podoba. Nigdy w ciebie nie zwątpię. Powiedziałem, że nigdy w ciebie nie zwątpię. 6, tak? Musimy zdobyć tylko 6. I zrobimy to razem, tak? Gdzie jest taśma numer 6? Gdzie? Nie możecie mnie tak zostawiać! Undersheets. Te kwiatki. I fucking knew it. Złote kwiatki, jeszcze lepiej. Entry number 7. Będziemy potrzebowali naczynia, aby gdzieś trzymać duszę potworów, kiedy nadejdzie czas. W końcu potwór nie może wciągać dusz innych potworów. Tak samo jak dusza ludzka, zresztą jak człowiek nie może wciągać ludzkich dusz. Zatem... Co powiecie na to, co nie jest ani ludzkie, ani potworne? Eksperymenty na naczyniu okazały się porażką. Tak ciężko się z nimi pracuje. Nasiona przylegają do ciebie i nie odpuszczają. Co chodzi? Kiedy w tym odbiciu się coś zmieni? No właśnie miałem powiedzieć. O, znowu kolejny. Waginiarz? Ten jest w sumie uroczy. Ray.
Mystify. Zrobiłeś coś tajemniczego, to coś rozpoznało, że możesz nauczyć więcej od tego świata. Pick on. Reaper Bird. Reaper Bird coś sobie przypomina. Well, what the hell? Na podłodze jest datka, nie możesz wszystkiego z tego cold. Chyba już zapomniałem, w co ja gram. Zegar jest zepsuty. Dobra. Let's do it. Zły pomysł, prawda? Ekstremalnie zły pomysł. A miałem tam zostać. Tak. Leż. Cię wciul. The fuck? Poczekam jeszcze chwilę. Nie, to mi nic nie da, prawda? Sorry, nie czytam SMS-ów nawet, nie piszcie do mnie. Jest pewna część tej gry, którą wolę odkryć samemu, bez podpowiedzi niczyich. Bo jest teraz moment, kiedy ludzie, moi znajomi, robią to samo, co wszyscy widzowie zrobili mi, kiedy nagrywałem oryginalną serię z Undertale'a. To jest etap, który ja chcę przejść sam na ślepo totalnie. Bez niczyjej pomocy, bez niczyjej wskazówek, bez niczyjego pierdolenia duchem. Więc sztab! Bo nie czytam nic. Jeżeli coś spierdolę to sam. Wpis numer 11. Teraz, kiedy Metaton stał się wielki, już się do mnie nie odzywa. Poza tym, kiedy pyta się, kiedy skończę jego ciało. Ale boję się, że jeżeli skończę jego ciało, już nie będzie mnie potrzebował. I nigdy już nie będzie mnie przyjaciółmi. Nie, już nawet nie wspominając o tym, że każdym razem, kiedy nad nim pracuję, robię się naprawdę spocona. Bo to pewnie Alphys. Przycisk. No tak, no po coś tu jesteśmy, włącz to. Kolejny potworek, okej. Okay. Hello there, ale masz urocze łóżka. Ale o jedną nogę za dużo. Nie wiem, czy mam się przed tym bronić, czy coś. Chyba raczej nie. No i tak muszę z tym walczyć i tak. Is the amalgamate. What? Pet! Jest za daleko. Pogłaskałeś powietrze. A to jest to jakoś podobne do tego czegoś. Dobra, okej, okay. Cofam absolutnie. Ignore. Play.
Po kolei jedziemy, dobra. It bounced towards you, flecking a strange liquid. Okej. Więc będzie jakimś luzem. Próbujesz się odwrócić, ale wygląda na to, że on jest dookoła, gdzie nie spojrzysz. Świetnie ci idzie, Eleven. Zajebiście. Play. Ignore. Nie wiem. Zostaje mi jeszcze raz tego spróbować, bo to chyba najbardziej zadziałało. Nothing else happens. Coś tam się obróciło jego i nic więcej się nie stało, ale może... Pet. A, bo się przybliżył. Dobra, nieważne. Dzięki, że muszę wyłączyć telefon, bo ciągle do mnie piszecie. Nie, serio, dzięki. For fuck's sake, ignore. Jeszcze raz, nie wiem. To też nie działa, totalnie. Super, zaraz zginę. Podcast. Dobrze, że to jakkolwiek zadziałało, a nie zrobiło sobie jaja, że hot cat, hehe. Kotów się nie je, hehe. Nie odleczę ci zdrowia, hehe. Pierdol się, Eleven, hehe. Rzuciłeś bronią w róg pokoju. On przyniósł ją z powrotem do ciebie. Powtarzasz ten proces kilka razy. Amalgamite jest teraz bardzo zmęczony. Pet, uśpij. Uśnij. Uśnij, koniec. The fucking fuck. To już jest bardziej skomplikowane niż wszystkie inne walki. To ma jakieś tam swoje stage'e po kolei, gdzie trzeba... Okej. Endogeny. Okej. Nie mam pytań. Absolutnie nul. Teraz jest jeden pokój, który był cały zawalony mgłą. Nie wiem, gdzie on był, ale musimy go teraz znaleźć i tam przejść. To chyba było tutaj, jeżeli tutaj będzie... Tak, to było tutaj. Entry number 19. Rodziny ciągle do mnie dzwonią z pytaniami, kiedy wszyscy wracają do domów. Co ja mam im powiedzieć? Już nawet nie odpowiadam na telefony. Tu stało coś, co było podobne do człowieka.
Teraz tego nie ma. Świetnie. Lodówka jest pusta. Tamta się rusza. Jakieś próbki są. Empty! To się przed chwilą ruszało. To nie jest puste. Asgore opuścił mnie 5 wiadomości temu. Albo coś źle przeczytałem. 4 wiadomości o tym, że wszyscy są źli. Jedną o tym, że uroczy dzbanuszek na herbatę wygląda jak ja. Dzięki, Asgore. Wpis numer 21. Spędziłem cały mój czas na śmietnisku. Spędziłam, bo to Alfys, tak? To mój element. A, wiedziałem, że któraś będzie znowu jakimś bebokiem. To mi przypomina wegetoidy. Jeżeli może skojarzę, z czym mogą się te potwory łączyć, to... Amalgamate? Nie, to nie jest to. Love, joke... Joke! Powiedziałeś słaby żart o śniegu i jej ekspresja zaczyna się zmieniać. Haha, pamiętam. Jest tak zimno. Heckle? O nie! Chciałbym... Nie powiedziałeś tego? Snowy. Na tym etapie to ta gra mi miesza z głową mi osobiście. Love? To takie śmieszne, że nie możesz przestać. Łzy lecą ci po twarzy. Co, nie zrobiłeś tak? Snowy. Zażartuj jeszcze raz. Żartowanie o słabych sytuacjach zawsze dobre. Najlepiej jest żartować, kiedy nie wiesz, co zrobić. Ja robię tak cały czas. Jest uspokojona. Widzicie, mówiłem, mamy niebieski klucz. Tu potrzeba innego. Jest jeszcze jedno jakieś miejsce, w którym nie byliśmy. Bo brakuje nam ostatniego klucza. I może jestem ciapą i przechodzę to godzinami, ale założę się, że nie wszyscy byli takimi geniuszami, żeby to przechodzić od razu. No chyba, że przechodzili z tutorialami. Albo po prostu wpadli na to szybciej. Czyżbym brzmiał, jakbym miał taką delikatną nutę w głosie zwanego jak Savage? Bardzo prawdopodobne. Bardzo możliwe, że tak właśnie jest. Zapiszę to tutaj i rozważę moje opcje. Brakuje mi klucza. Niebieski był tutaj. Brakuje mi czegoś stamtąd jeszcze. Wiem, że muszę dalej znaleźć na to wejście, dziurkę na ten klucz, ale może nie. Może to wszystko, co miało być stamtąd jest. Tam jest większy obszar. Dobra, idźmy tam. Ta twarz mi nie zejdzie, ta ekspresja mi nie zejdzie z twarzy do końca roku. Jak tak dalej pójdzie. Będę chodził z wiecznym... The fuck, man? Idealnie mam żółtego klucza. Undersheets. Pod kartkami. Okej. Tu jest to, do czego potrzeba kolejnego klucza, tak? Nie, bo tu już wsadziłem zielony klucz. Czyli to już jest odhaczone.
Zdobywamy różne klucze w różnych miejscach tego całego laboratorium. A tutaj? Może mam ten klucz, ale go nie zauważyłem. Myślałem, że on się pojawi w ekwipunku. Nie, tutaj nic nie było. Klik, świetnie. Nie wiem, czy mam kolejny klucz, bo one się nie pokazują w ekwipunku, ale chyba znalazłem wszystkie, nie pamiętam nawet. Tutaj coś jest. Fucking perfect. Tylko teraz gdzie go muszę umiejscowić? No nie pamiętam gdzie, to jest ten problem. Mogę tutaj? Chyba nie, ale zapiszę profilaktycznie. Zaraz, to już nie idzie donikąd. Bo nie dochodzi moc tego, to jest z tej strony. Więc najwyraźniej gdzieś stąd. Nie. Czyli stamtąd od góry na lewo. Tutaj. Teraz te cholerne drzwi powinny być otwarte. Jestem uleczony. Niech tak będzie. Wolałem to sprawdzić zanim przejdę przez te drzwi, bo chuj wie co tam się może zdarzyć. Okej. Let's go. Kolejna winda straciła swoją moc, no ale przejście przez windę, ta winda była strasznie kolorowa. Wygląda jakby kontrolowała moc windy. Tak, no. To było do przewidzenia, że Buba przyjdzie znowu. Tylko czym to Bubu jest? Hej, stójcie. Przyniosłem wam jedzenie, okej? Wybacz za to wszystko. Są trochę dziwaczne, kiedy nie są karmione na czas. Chyba wyczuły chipsy, które miałeś. Nieważne. Moc się straciła i starałam się ogarnąć, jak ją włączyć z powrotem. Ale chyba poszło ci lepiej ode mnie. To był kurwa jeden przycisk w laboratorium, który znasz, więc nie pierdol głupot, o co tutaj chodzi? Nie pierdol, Alphys! Nie teraz! Doceniam, że przyszedłeś tutaj mnie wesprzeć, okej. Tak jak powiedziałam, mogłam nie wrócić, ale to nie przez tych kolesi, ani nic takiego. Bałam się, że będę zbyt wystraszona. Powiedzieć prawdę. Że ucieknę albo coś takiego. Strachliwie. Chyba należy mi ci wyjaśnienia. Jak już pewnie wiesz, Asgore chciał, abym studiowała naturę dusz. Podczas moich badań odizolowałam moc zwaną jako determinacja. Wstrzykiwałam ją.
w umierające potwory, aby ich dusze przetrwały po śmierci. Ale eksperyment zawiódł. Widzisz, nie tak jak ludzie, w przeciwieństwie do ludzi, potwory, ciała potworów nie mają dużo. Fizyczna materia to... Fizyka materii to take those considerations... Aha. To jest tylko fizyczna materia, która... nie mogę znaleźć słowa, sobie włączę translator i telefon. Yeah. Poczekam chwilę. Chcę to dobrze zrozumieć i tego nie spierdolić. I chcę to zrobić sam. Są pewne gry, w które powinno się grać samemu. W których nie powinno się nagrywać. To jest jedna z tych gier. To jest jej dokładny przykład, bo drugi raz ogarniam przechodzenie tej gry i drugi raz dostaję w dupę w ten sam sposób. W to po prostu każdy powinien zagrać samemu i polecić grę innym, nie mówić nic więcej. Nic. To jest fizyczna materia do przyjęcia takich stężeń determinacji. Stężeń, tego słowa nie rozumiałem. Ich ciała zaczęły topnieć i straciły to, co miały fizycznego. Wkrótce, niedługo później, wszystkie obiekty testowe zlały się razem w jedno, w te coś. Widząc je w takim stanie, wiedziałem, że nie mogę powiedzieć o tym ich rodzinom. Nikomu o tym nie mogłam powiedzieć. Nieważne, jak bardzo pytali. I zbyt bardzo bałam się zrobić cokolwiek więcej, wiedząc, że wszystko, co zrobiłam, obrało tak okropny obrót. Ale teraz zmieniłam moje zdanie co do tego wszystkiego. Powiem wszystkim, co zrobiłam. Będzie chujowo. Bądźmy szczerzy. Będą momenty, kiedy będę się bić sama ze sobą. Będą momenty, kiedy znowu coś schrzanie. Ale wiedząc, że mam wsparcie przyjaciół, będzie to dużo łatwiejsze niż zmierzanie się z tym samej. Dziękuję. Chodźcie, chłopaki. Czas, abyśmy wszyscy wrócili do domu. Okej. Okej. Ten uśmiech. W środku ogródka Asgora jest coś specjalnego. Pierwszy złoty kwiatek, który wyrósł przed wszystkimi. Kwiatek z zewnątrz tego świata. Pojawił się zaraz przed tym, jak królowa odeszła. Zastanawiam się. Zastanawiam się, co się stanie, kiedy coś bez duszy dostanie wolę do życia. Ding! Wiedziałem. To jest twarz lewego, ja to wiem. Kwiatki zniknęły. Ho! O, Alphys. To głos, którego nigdy wcześniej nie słyszałeś. Jesteś tam? Długo się nie słyszeliśmy, nieprawdaż? Ale dobrze sobie poradziłeś. Dzięki tobie wszystko ułożyło się... wróciło na swoje miejsce. Do zobaczenia wkrótce.
Co do kurwy? O, nie ma zapisu teraz, okej. Okay. Poznaję już to miejsce. To jest już zaraz przed Pałacem Asgora. Poszliśmy sporą drogą naokoło. O! Idziemy jeszcze bardziej naokoło. Bo tej drogi tutaj nie było. Chyba. Cześć, mały kurwiu. Cześć, kolejny mały kurwiu. Wziąłeś klucz i dołożyłeś go do swojego kółka z kluczami. Zakładam, że to jest do któregoś z tych pokoi. Okej, okay, weźmiemy to. Nie wiem. Worn dagger inside the box. Nie, niepotrzebny mi. Aha, to są... Nie, nie potrzebuję tego. Pokój pod renowacją. Dwa złote klucze. Pokój Asgora. To jego dziennik. Cała obecna strona mówi... Ładny dziś dzień. Atrament dalej jest mokry. W środku jest strój świętego Mikołaja. Mr. Dead Guy. Dad Guy, nie dead. Trofeum. Numer jeden, Nose Nuzzle. Z ciekawości musiałem, czy coś się zdarzy. Ta dobijająca cisza. Nie ma nic. Cisza. To takie wymowne. To miejsce poznaję. Tym razem nie przyszedł mnie sens osądzić? No to jest turbo źle. Albo turbo dobrze, ja już sam nie wiem. Sala tronowa. Tutaj z tego co pamiętam były te trumny. Zobaczmy czy coś się zmieniło, czy jest coś więcej. Wy pewnie wiecie, ale ja nie wiem. It's a coffin, there's a name engraved on it. 11. It's empty. Dalej nie mogę przejść, nic się nie dowiem. Ta sama co przedtem. Myślałem, że to jakaś dziwna dziura w ścianie. Musiałem sprawdzić.